Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj ja jestem z drugiej strony kamery. Chciałem Wam pokazać, co przez ten czas ostatnich braku publikacji filmów związanych z Toyotą, co udało w międzyczasie się zrobić i oczywiście pokazać Wam podsufitkę, która przyszła. Czekałem na nią dosyć długo. Nie wiem, czy Wam pokazywałem ją wcześniej. Ona była w kolorze takim jasnym kremowym. Postanowiłem ją zmienić na kolor taki, to nie jest czarny do końca, bardziej taki ciemny granat. Wydaje mi się, że mi pasowało. Tutaj jest, jak widzicie, otwór na szyberdach zaklejony. Postanowiłem go, dopóki szyberdach nie będzie w 100% sprawny i naprawiony, nie używać, więc otwór jest zaklejony, żeby nie szpeciło z tym jasnym kawałkiem. Później, jeżeli jak szyberdach naprawimy, już w międzyczasie udało mi się znaleźć firmę, która odrestaurowuje samochody i dostałem od nich dwie fajne informacje. Jedną właśnie związaną z tym szyberdachem, a drugą z wnętrzem auta, ale to zaraz Wam opowiem. I co? Tutaj fajnie, bo jest nowa gąbka. Ona jest dosyć grubsza i wydaje mi się, że będzie fajnie pasowała do reszty auta. Teraz Wam pokażę boczki, jak wyglądają. Sami ocenicie, czy będzie pasowała, czy nie. Tutaj popatrzcie, te wszystkie boczki są ciemne. Tutaj też jest taki ciemny granat. Tutaj jasne przeszycia. Tutaj te od góry słupki, tutaj jednego już przyłożyłem. Też jest ciemny, także o, tutaj Wam pokażę, jak wyglądał kolor tej starej podsufitki. Był taki jasny, no teraz on jest ciemny, bo jest brudny, ma auto 40 lat, więc myślę, że od nowości ta podsufitka była. Szyberdach jest montowany na uszczelce, więc jak już poskładam środek, będę wiedział, że wszystko jest sprawne, mechanicznie złożone, blacharsko złożone. Wszystkie te elementy będą popasowane, auto będzie jeździło. Już u siebie w domu, w garażu zdemontuję. Jest to dosyć proste i oddam do regeneracji ten dach. Także tutaj czarny, szyberdach czarny. Kierownica zostanie ta oryginalna, z dawcy była taka bardziej sportowa, nie wiem, customowa, ale to zostawiamy. Tutaj jesteśmy może przy wnętrzu samochodu, to kupiłem materiał, myślałem, że sam sobie zrobię podłogę. Natomiast kupiłem coś takiego, taką wykładzinę i myślałem, ona jest dosyć taka, wydawała mi się miękka. Natomiast jak zacząłem to wszystko tutaj formować w większych kawałkach, to zrobiło się podwijanie, robiły się przełamania i bardzo nieestetycznie to wyglądało. Więc zainwestowałem w rolkę takiej wykładziny i niestety muszę gdzieś ją chyba wykorzystać w domu, bo do tego auta się nadaje. Kolejna ciekawostka, bo po spotkaniu właśnie tego człowieka, który odrestaurowuje stare samochody, dał mi kontakt do firmy, która ze Stanów ściąga materiał bardzo podobny do tego, nawet rzekłbym, że tamten ma wyższe to włosie i jest bardzo miękki, tak jak ten. Ma tak na dole, tak jakby jest stopiony on, czy zgrzany, i w jego można w każdym kierunku wyginać i bardzo fajnie on leży. O, coś takiego nawet bardziej jak to. To są właśnie oryginalne te dywany. I ma takie włosie grube jak to. Tutaj też się zastanawiam, czy robić na czarno, czy bardziej w grafit jakiś, w granat iść, czy w jaśniejszą podłogę. Jak macie o to, piszcie w komentarzach, jaką wykładzinę dywanową wy byście zastosowali. Bardziej chodzi mi o kolor. I też to właśnie chyba u niego zamówię, bo u tapicerów terminy są dosyć duże, a myślę, że w zimie wieczorkami fajnie będzie coś takiego zrobić. Temat tej podłogi zostawiam na koniec. Może nie robię to w odpowiedniej teraz kolejności, ale chcę po prostu te wszystkie rzeczy tutaj leżą popasować i złożyć to auto. Tutaj w międzyczasie, jak czekaliśmy na zrobienie podsufitki, delikatnie sobie poprzykładałem te wszystkie elementy, poukładałem, one nie są na mocno, widzicie, przymocowane, tylko są dopasowane, co jak ma być, w jakiej kolejności. Myślałem, że będę mógł te elementy od dołu zamontować i na końcu tylko powpinać te, ale niestety tutaj kolejność jest odwrotna i trzeba montować od góry do dołu, bo tutaj są nakładane od góry elementy, a te górne elementy zasłaniają łączenia z tymi dolnymi elementami.
Także to jest przygotowane. Dzisiaj już nie będziemy próbować tutaj z Mateuszem montować tego, bo jesteśmy tylko we dwójkę. W tygodniu podjedziemy z Boskim albo z panem Jaśkiem czy z Michałem. Poukładamy te wszystkie kable, pozapinamy odpływy od szyber dachu i będziemy montować tą podsufitkę, od razu boczki, sprawdzać instalacje elektryczne, czy wszystko działa. No i na końcu sobie zostawię zrobienie tych dywanów, jak oczywiście przyjdą te elementy. To kiedy jazda próbna pierwsza? Pierwsza jazda próbna, powiem szczerze, że planowałem, że w tym poprzednim tygodniu, już teraz był, zrobimy już to, natomiast tutaj się obsunęło trochę z tą podsufitką, obsunęło się z podłogą i obsunęło się też tym, że na warsztacie dosyć dużo było pracy i niestety są rzeczy ważne i ważniejsze, musiałem ogarnąć rzeczy warsztatowe, a Supra jest takim dodatkiem do pracy. I taką jazdę próbną czekam jeszcze na zderzaki przód, tył. Muszę odebrać od Kamila, pozdrawiam tutaj Autolak Kamila. Odbierzemy od niego te zderzaki, ale też nie cisnę go, bo i tak mam tutaj jeszcze ogrom pracy. Plan jest taki, składam podsufitkę, boczki, dywan, ale jak dywan nie przyjdzie szybko, to zakładam fotele, tylko fotel przedni i wjeżdżamy na podnośnik i będziemy montować pierwsze co bak. Po montażu baku montujemy nowy rozrząd, sprawdzamy samochód, po podniesieniu musimy skręcić całe zawieszenie, bo jest pochwytane tylko i oczywiście musimy zrobić wydech nowy. Chcemy zastosować taki głośny wydech, customowy, być może przepustnicę głośna, cicha. Też piszę w komentarzach, czy do tego auta będzie pasował taki głośny wydech, oczywiście z możliwością włączenia na cichy. Auto nie idzie na sprzedaż, nie robię go w 100% pod oryginał, robię go dla siebie. Mam nadzieję, że nie będę musiał go nigdy sprzedać i że moje córki pojadą nim do ślubu. A na ten moment spodziewałeś się takiego ogromu pracy? Powiem szczerze, że dlatego ten projekt tak długo trwał, bo zdawałem sobie sprawę z poprzednich projektów, które robiłem, że jest ciężko, ale części były dostępne. Tutaj niestety kto inny to rozbierał, auto było przestawiane w kilka miejsc, wszystko było w pewnym momencie rzucane na jedną, brzydko to mówiąc, kupę i teraz trzeba było to wszystko poukładać. Tutaj też nie nagrywamy tego za każdym razem, ale wiele elementów, które składaliśmy do tej pory, musieliśmy rozbierać kilkukrotnie, bo nie znałem kolejności, ale w tym momencie, jak już to wszystko poprzymierzałem, znam kolejność, to ta praca nabierze tempa. Myślę, że potrzeba mi tak naprawdę, jeżeli miałbym wolny tydzień, jestem w stanie to auto uruchomić, że będziemy mogli nim pojeździć. Tak, wspominałeś o pierwszej jeździe próbnej. Tym autem w zasadzie od kupna było tylko wjazd na lawetę u właściciela poprzedniego i wyjazd do nas warsztatu. Czyli może to auto przejechało w sumie 30 metrów przez ostatnie 5 lat. Tutaj pytałeś właśnie o to wszystko, więc do tej pory wymieniłem świece, wymieniłem kopułkę, udało mi się kupić. Rozrząd jest jeszcze niewymieniony, natomiast będziemy wymieniać i wymieniłem w międzyczasie profilaktycznie olej i płyn chłodniczy, bo wiecie, że płyn chłodniczy po paru latach zmienia swój odczyn na kwaśny i wyżera różne elementy aluminiowe między innymi, dlatego te elementy są wymienione. I co, i wjedziemy na podnośnik i będziemy, zrobimy ten rozrząd, zrobimy bak, wydech i myślę, że nawet bez zderzaków zrobimy jakąś jazdę próbną. A powiedz, dużo wykorzystałeś części z dawcy? Dużo elementów, takich detali, ale przede wszystkim dawca pomógł mi zobaczyć, gdzie który element był. Mam teraz zapasowe szyby, zapasowe klamki, zapasowe tam jakieś elementy plastikowe. Tutaj brakowało mi takiej listewki, co tutaj idzie pod zderzak. Moja była dosyć mocno skorodowana, w dawcy oddam tylko do wypiaskowania z białego lakieru, żeby ją na czarno przelakierować i łatwiej mi to będzie złożyć. No i oczywiście z dawcy też wyciągnę silnik, osprzęt i będę miał po prostu na półce, no bo niestety nie kupimy nic już w hurtowni do tego modelu. Było wiele pytań, czy odsprzedam część elementów po publikacji któryś filmów. Myślę, że jakieś tam detale, co nie będą mi potrzebne, myślę, że komuś mogę pomóc i w odbudowie jego auta i mu to odsprzedać. Natomiast takie elementy mechaniczne niestety
zostawię dla siebie, żeby później za parę lat tego nie szukać. W tym odcinku to już wszystko. Myślę, że w następnym odcinku już zobaczycie albo montaż podsufitki, albo już zamontowaną podsufitkę i wnętrze samochodu. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam.